kodem TYLKOBASKET kupisz 10% taniej na basketmania.pl. Ej, siemano, z tej strony TYLKOBASKET i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym opowiem wam o mojej historii związanej z butami do koszykówki. Powiem wam dokładnie, od jakich modelów zaczynałem, z którymi mam jakieś fajne wspomnienia, które darzę sentymentem, a w których gram obecnie. Także jeśli spodoba wam się taki film, no to nie zapomnijcie go ocenić, a jeśli chcecie jakieś inne filmy tego typu, no to możecie napisać w komentarzach, jakie by to były, a jeśli jakaś propozycja mi się spodoba, no to prawdopodobnie zobaczycie ją na moim kanale. Tak sobie pomyślałem, że no wiadomo, jest to trochę luźniejszy filmik, no ale troszeczkę już miałem butów w swoim życiu, no teraz jakby na to nie patrzeć, no to przybrało to trochę zastraszającego tempa, ile mi butów przybywa w takim krótkim czasie. W każdym bądź razie, zawsze miałem takie podejście, wiecie, kiedyś jak byłem jeszcze dużo mniejszy, młodszy, nie grałem jeszcze w koszykówkę, ale właśnie zaczynałem, to na samym początku nie pamiętam już, w jakich butach grałem. W każdym bądź razie pamiętam pierwszy wydatek, moje pierwsze buty do koszykówki, to były Nike. Nie ma szans, żebym wam powiedział, jaki to był model, totalnie nie wiem. W każdym bądź razie na Q&A znalazłem dwa zdjęcia z nimi, także mogę wam teraz je pokazać. Nie mam pojęcia, jaki to był model, w każdym bądź razie powiem wam, że pamiętam, że kosztowały one około 200 zł i wtedy to był naprawdę gigantyczny dla mnie wydatek. No, trochę inaczej się tutaj patrzyło na te wszystkie rzeczy. Nie był, ten streetwear jeszcze nie był tak rozwinięty. W każdym razie, no, kosztowało one 200 zł. To była naprawdę duża inwestycja, wtedy musicie mi uwierzyć. No, ale w nich jakoś długo nie grałem, bo potem przyszedł czas już na troszeczkę inny model. Wtedy już, pamiętam, grałem w klubie, więc trzeba było się też troszeczkę lepiej pokazać. Pamiętam, że wtedy jakby zacząłem się dowiadywać, to co są buty, które są sygnowane nazwiskami koszykarzy. No i wtedy zakupiłem swoje pierwsze pełnoprawne buty do koszykówki i były to LeBron 11 w kolorystyce USA. Teraz wyświetli wam się krótki filmik, jak one wyglądały. Niestety ja ich tutaj teraz nie mam, no rozprułem mi się gdzieś tam, oddałem je na reklamację i wtedy pamiętam, że brałem inne buty. W każdym bądź razie z reklamacji od Basket Money dostałem LeBron 11 Elite, więc powiem wam, że trochę sobie odświeżyłem to wszystko oraz przypomniałem, jak to wtedy wyglądało, jak wyglądały wtedy buty do koszykówki. Bardzo, bardzo fajny bucik, on się na przykład może cechować tym. O, tylko teraz to trzeba zrobić, naprawdę to jest ciężkie. Nie wiem, od kiedy siedzicie tak naprawdę w świecie butów do koszykówki, ale LeBron 11 cechowały się właśnie tym, że miały pierwsze, chyba jako jedyne, poduszkę Unlock Zoom na całej podeszwie, spierane pianką Lunaron dookoła i właśnie tak ona wygląda. No powiem wam, że jak ja wtedy grałem w tych butach, no to powiem wam, że była to dla mnie totalna miazga. Amortyzacja oraz wygoda, jaką niosły ze sobą LeBrony, była naprawdę nie do opisania w porównaniu do tych poprzednich butów, naprawdę nie ma co porównywać. W każdym bądź razie z takich ciekawostek a propos LeBronów, no to jest to, że jak w sumie tą wkładkę się wyjmie, no to je można, patrzcie, można je totalnie zgnieść. I no strasznie lekki jest ten but. W każdym razie, jak mówiłem wcześniej, rozprułyły mi się i w LeBronach no też jakoś długo nie grałem. Wydaje mi się, że to było okolice jednego sezonu, więc wysłużyły mi. W każdym razie trzeba było je zreklamować i przyszedł czas na następne buty, którymi były KD 8 w kolorystyce Ocean. Chyba jakoś tak. Były one bardzo, bardzo ładne. Praktycznie można powiedzieć, że pierwszy raz jak je zobaczyłem, no to kurde, wiedziałem, że muszę je kupić. Co ciekawe, to w sumie na KD 8 Nike zrobiło bardzo dużo fajnych kolorystyk. Oczywiście KD 8 w kolorystyce Ocean teraz nie mam przy sobie, ale mam na przykład w kolorystyce Floral. Akurat w tych butkach nie gram, bo mi się bardzo, bardzo podobają, dlatego trochę je oram na polu, cały czas w nich chodzę, bo je fajnie można zafitować praktycznie do wszystkiego. Są w miarę na tyle stonowane, że nie mam z tym problemu. No i powiem wam, że są bardzo, bardzo fajne. Jedynym, pamiętam, dużym minusem tych butów, no i to też była oczywiście wada, przez które musiałem je też oddać na reklamację, no to było to, że w tych KD 8-kach bardzo i to bardzo pękają poduszki z przodu jak i z tyłu. No to był niestety problem, którym bardzo, bardzo dużo koszykarzy niestety musiało się spotkać, posiadając właśnie te KD 8-ki, więc to było niefajne, ale no wyglądają nawet one na teraz bardzo, bardzo fajnie, nowocześnie, nie zestarzały się jakoś bardzo. No i ja bardzo dobrze wspominam czasy, jak grałem w tych KD 8-kach. Mało tego, jeden z pierwszych filmów, który jest na moim kanale, jest właśnie nagrany wtedy, jak jeszcze miałem te KD 8-ki. No i teraz możecie go zobaczyć. To co, na początek coś łatwego? No. Z połowy. Trochę dalej. Tu? Dalej. No, może być. Wow!
No dobra, ale no jak w poprzednich parkach nie minęło dużo czasu, zanim coś się z tymi butami nie stało, tak jak powiedziałem, pękła mi poduszka, także trzeba było kupić nowe buty, no i tutaj już poleciałem troszeczkę grubiej, no bo w sumie kupiłem wtedy sztandarowy produkt Jordana, a są to oczywiście Jordany 30 jedynki w kolorystyce Space Jam. Było kilka wpływowych w sumie, dlaczego kupiłem te buty. Po pierwsze, znalazłem je za dobrą cenkę, więc w sumie jak tam retail był chyba 8 stówek, no to ja je jakoś dorwałem 450, więc naprawdę była fajna przebitka. Pomimo tego widziałem właśnie, że te buty były pakowane czasami po dwie parki z jedynastkami też w kolorystyce Space Jam, więc właśnie ja się wtedy dopiero o nich dowiedziałem, że są też 31 Space Jamy, bo na początku widziałem te retro 11. No i powiem wam, że bardzo mi się spodobało. Szczerze mówiąc, nie widziałem w ogóle tych butów w sklepach. Mi się jakoś tam, już nie pamiętam gdzie je kupiłem, ale udało mi się je dorwać, no i potem już nigdzie ich nie widziałem. Bardzo, bardzo fajne buty, służą mi wręcz do teraz. Jedyne co się chyba w nich stało, to przedarła mi się, już wam pokażę, przedarła mi się podeszwa na prawym bucie. Niestety pewien sklep mi tego nie przyjął, bo powiedział, że skoro byłaby to wina butów, no to pękłby też ten, nie tylko ten, bo przecież nie ma czegoś takiego jak noga wiodąca w koszykówce. Nie, 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 co wy gadacie, no więc to było troszeczkę słabe. W każdym bądź razie kupiłem te butki, jestem z nich bardzo zadowolony. Swoją drogą te buty to były pierwsze buty, które zrecenzowałem na tym kanale, więc też taki trochę sentyment do nich mam. Szczerze mówiąc, nie chcę ich w ogóle teraz oddawać. Troszeczkę słabo, że mi tu taki yellow ink poszedł na tą podeszwę, bo to już nie wygląda zbyt fajnie, ona była niebieska przynajmniej kiedyś. Może uda mi się to jeszcze jakoś ogarnąć, no i może tutaj coś posklejam, żeby no, ta poduszka Zuma nie wystawała. W sumie nie wiem, czy ona już nie jest pęknięta. W każdym razie, no ten zapiętek fioletowy mega, mega fajnie się prezentuje. Jedyny minus tych butów w sumie jaki był, no to to, że one się bardzo grzały, bo tutaj mamy niby ten mesh, ale no one były dosyć gorące. No i to też jest troszeczkę dziwne, ale jak zauważycie, no to ja strasznie przeskakiwałem z wysokich butów na niskie, teraz znowu wysokie, aż do momentu, kiedy zakupiłem kolejne buty, którymi były Hyper Dunky X w kolorystyce czarnej. Zobaczcie, mam je tutaj. One są stosunkowo mało styrane, bo je dosyć czyściłem oraz grałem w nich chyba głównie na hali. W każdym razie Hyper Dunky 2017, nie wiem czy tam wcześniej powiedziałem X, w każdym razie to są Hyper Dunky 2017, bardzo, bardzo fajny but. Ja na kanale go recenzowałem w kolorystyce niebieskiej. No nie wiem co o nim wam więcej powiedzieć, w każdym razie jest on, był to mój pierwszy but, który był na piance React, także tu też było trochę, jeśli chodzi o amortyzację, był taki delikatny powrót do LeBronów 11, no bo też mieliśmy pewnego rodzaju ten sam system na całej podeszwie, było to bardzo, bardzo fajne, była to pięka React. I do momentu, kiedy nie poznałem KD 12, myślałem, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o amortyzację, w KD 11 też był React. No ale właśnie, teraz już jestem na takim etapie, że posiadam, wiecie, no trochę tych parek mam, ale nie chcę ich wszystkich po kolei opisywać, bo z tego chciałbym zrobić osobny film z całej kolekcji moich butów, do chodzenia, do grania. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film. Podejrzewam, że chcielibyście, ale możecie napisać. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie właśnie teraz nie będę pokazywał wszystkich growych butów, tylko powiem wam o takich głównych, w których gram, a gram w KD 12-kach. Nie wiem, czy to jest dla was zaskoczenie, czy nie, ale głównie w sumie gram w KD 12-kach. Są one bardzo, bardzo wygodne, trwałe, nie niszczą się na tartanie, fajnie sobie dają radę całkiem. Ta podeszwa jest całkiem twarda, chociaż troszeczkę się piłuje z tego, co tutaj widzę. W każdym razie widzicie, że są straszliwie brudne, jakiś grzyb się tutaj robi, no bo po prostu w nich gram, nie oszczędzam ich. Nie wiem, co tu więcej mogę powiedzieć, w każdym bądź razie, no, jeśli chodzi o te buty i o te buty, no to one mają bardzo, bardzo podobny ten system amortyzacji, co mi się bardzo podoba. KD 12 mają też to fajne, że to są takie midy, to nie są w sumie buty wysokie ani niskie, fajnie oplatają na naszą kostkę, są przede wszystkim lekkie, dla niektórych mogą być słabe z tego względu, że są dosyć wąskie, to trzeba powiedzieć, ale dla innych wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo fajna opcja właśnie, jeśli są na pozycji dwójki, trójki, ewentualnie rozgrywającego, no z jeszcze takim lekkim zapasem na lekkiego centra. Dobra, no to już jest chyba wszystko, jeśli chodzi o moją taką podróż między modelami, jak to wszystko wyglądało na przestrzeni lat. Bardzo bym was prosił, żebyście napisali w komentarzach. Ja lubię bardzo robić takie filmy, w których mogę robić interakcje z wami, więc możecie napisać w komentarzach, jak wyglądała wasza podróż, jeśli chodzi o buty do koszykówki. Jak to wyglądało, od jakich modelów zaczynaliście, czy macie jakieś, które darzycie wielkim sentymentem, czy macie jakieś zwycięstwa w danych butach, może zatrzymaliście jakieś stare buty, w których zrobiliście jakieś zwycięstwo w swoim województwie bądź mieście. Jestem bardzo ciekawy, także piszcie w komentarzach, a tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca, szanuję was za to. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Siema!